tulajdonképpen effekt, tulajdonképpen dlaczego pieniądz ma znaczenie. Na początku może przedstawię nieco pana doktora Arkadiusz Kieroń. Swoją rozprawę doktorską obronił rok temu w murach uczelni, w której się właśnie znajdujemy. I na podstawie tej rozprawy doktorskiej powstała książka, o której dzisiaj będziemy rozmawiać. Wcześniej Arek, no tak, bardzo się zgadza, który się znamy prawie 10 lat, absolwentem Szkoły Głównej Handlowej. Od wielu lat współpracuje z Instytutem Edukacji Ekonomicznej imienia Ludwika von Misesa. Obecnie razem ze mną zasiada w zarządzie tej instytucji, a wcześniej był m.in. członkiem redakcji Mises.pl, czyli śmiem twierdzić najlepszej internetowej biblioteki tekstów ekonomicznych w Polsce. Kilkaset z tych tekstów przeszło redakcję właśnie Arka. Oprócz współpracy z Instytutem Misesa, Arek współpracował też m.in. z Forum Obywatelskiego Rozwoju, gdzie jest jednym ze współautorów raportu o wyzwaniach kolejnych 25 lat polskiej transformacji. Jest także stypendystą Summer Mises Fellowship Ludwig von Mises Institute w Alabamie w Stanach Zjednoczonych i tam okazało się, że jest także najlepszym szachistą spośród austriackich ekonomistów i wielu amatorów szachów pośród ekonomistów austriackich przekonało się, że jednak między zaangażowanym amatorem a profesjonalistą szachowym są spore różnice. Oprócz tego Arek jest także laureatem Vernon Smith Prize wyznawanej przez z kolei liechtensztańską instytucję propagującą ekonomię austriacką. Oprócz tego jest także licencjonowanym w doradcy inwestycyjnym i komentatorem tego, co dzieje się na różnych rynkach inwestycyjnych, przede wszystkim na rynku metali szlachetnych. A oprócz tych wszystkich działalności jest także fotografem, który zdecydowanie ceni sobie zdjęcia czarno-białe na kliszy, a nie jakieś z aparatu cyfrowego. I te zdjęcia robi czasami w różnych dziwnych miejscach, jak takie nieuznawane przez nikogo mikropaństwa, jak Górski Karabach czy Azja, a nie w jakiejś tam Katalonii, gdzie byli wszyscy. Pomimo tych różnych aktywności udało mu się dokończyć pracę doktorską, czego wielu nie podobało. I na podstawie tej pracy doktorskiej powstała właśnie książka Efekt Cantillona. Można powiedzmy, o co z tym Cantillonem chodzi, kto lub co to, bo jak to się googluje, to może też skoczyć pewien belgijski browar. To na początku chciałbym tylko przywitać tutaj wszystkich, podziękować za przybycie. Podziękować organizatorom, także Tobie na Fuszu, że znalazłeś czas, by poprzeprowadzić to spotkanie i za to bardzo miłe wprowadzenie. Przechodząc do sylwetki Richarda Cantillona, jest to na pewno fascynująca postać, aczkolwiek nie mamy o nim zbyt dużo informacji. Jest tutaj taka osoba owiana super tajemnicą, bo nie wiemy dokładnie, w którym roku się urodził. Na temat jego dzieciństwa czy młodości też mamy niewiele informacji. Prawdopodobnie w latach 80. XVII wieku przyszedł na świat w rodzinie irlandzkiej. Później nie wiemy, co się z nim działo. Wyemigrował do Francji, tam zdobył lokalne obywatelstwo, został bankierem. Musiał dorobić się niezłej pozycji. Bo zdaje się, że John Law, który tworzył swój system, poczuł się zagrożony. Tutaj zasugerował Cantillonowi, aby wyemigrował z Francji. Ten jednak nie chciał wierzyć, więc zaproponował, że będzie współpracował z Johnem Lowem. Więc przez chwilę trwała taka współpraca. Cantillon jednak przewidział upadek systemu Johna Lowa. Dzięki tym spekulacjom, dzięki temu przewidywaniom dorobił się też niezłej fortuny, ale
musiał po pewnym czasie, kiedy jednak z Francji wyjechać. No nie wszystkim się to podobało, że dorobił się takich znacznych pieniędzy na krótkiej sprzedaży akcji. Później w latach, też do końca nie znamy roku, prawdopodobnie w latach 30. XVIII wieku właśnie napisał swoje opus magnum, czyli tutaj ogólne rozważania na temat naturalnych praw handlu. Tak? I być może napisał coś jeszcze, ale o tym no nie wiemy, bo jego dom i jego cała biblioteka została strawiona w pożarze, w którym też umarł właśnie Richard Cantillon w 1734. I to też jest taka ciekawostka, bo prawdopodobnie to znaczy na początku przypuszczano, że tutaj Cantillon po prostu zasnął ze świeczką w ręku nad książką, ale okazało się, że został obrabowany przez swojego wydalonego służącego i później zamordowany, który to zniecił pożar dla zatarcia śladów. Więc jest to prawdopodobnie też jedyny ekonomista zamordowany na tle zabunkowym przez swojego służącego. Więc jest to dosyć ciekawa postać, tak? Bo finansista, bankier, bardzo bogata postać, która miała kilka rezydencji i w Londynie, i w Paryżu, i też dużo czasu spędziła w Holandii, tak? w różnych miastach Europy. Ale także ekonomista właśnie i przez niektórych ta jego książka jest uważana właściwie za pierwszy traktat ekonomiczny, tak? Czyli powszechnie uważa się Adama Smitha za ojca ekonomii, natomiast są ekonomiści tutaj, czy Hayek, czy Schumpeter, którzy uważają, że ten tytuł właściwie czy Jevons powinien należeć do Cantillona, bo on już... Nawet teraz na chwilę, na przykład Marion Bartubano, że był dużo gorszy ekonomistą, tak? Cofnął ekonomię rozwoju względem tego, co właśnie Cantillon stworzył i niesłusznie te pary pierwszeństwa najbardziej zabrał. Mhm. Znaczy, nie wiem, czy bym aż do takiego wniosku się posunął. Na pewno jest kilka aspektów, gdzie Cantillon górował, tak myślę tutaj. Na pewno podkreślał rolę przedsiębiorczości. Tutaj wiele pisał ten temat, na temat roli przedsiębiorcy czy funkcji przedsiębiorcy, tak jako kogoś, kto boryka się z niepewnością, czy ma niepewne dochody. Tak? A Smith z kolei tak trochę zrównywał kapitalistów z przedsiębiorcami, tak? Więc na pewno pod tym względem tutaj Cantillon górował. Ale czy aż tak tutaj, czy Smith tak ewidentnie, czy Cantillon tak ewidentnie górował nad Smithem, to nie wiem. Właśnie też jest wiele kontrowersji, na ile tutaj rzeczywiście, tak jak niektórzy twierdzą, był prekursorem tej subiektywistycznej teorii wartości, a na ile jednak, tak jak inni klasycy, tak jak Smith, jednak uważał, że jest coś takiego jak wartość wewnętrzna, czy kosztowa teoria wartości. Tak? Więc tutaj Smith chyba, no być może jest tak po prostu, że Cantillon trochę za wcześnie tworzył, po prostu się nie wbił trochę w klimat, tak? Bo, tutaj to profesor Kwasiński właśnie mówi, że ta data 1776 jest magiczna, bo to jest też nie tylko wydanie Bogactwa Narodów Smitha, ale także tutaj wydanie książki na temat upadku Cesarstwa Rzymskiego, tak, przez Gibona, tak? Zdaje się. I deklaracja na niepodległości, tak? Więc takie trzy wydarzenia wpisujące się tutaj
w ten nut liberalny taki, tak? Być może po prostu te dzieło Cantillon nie zostało wydane za wcześnie, tak? I dlatego nie stało się tak popularne później jak dzieło Smitha. Ale Smith zdaje się, że gdzieś tam wprost cytuje Cantillon, tak? Tak, to jest w ogóle też ciekawe, bo Smith bardzo niechętnie cytował innych autorów, a Cantillon jemu się poszczęściło i widnieje przepis do niego, jako do jednego z nielicznych autorów, tak? Więc no, musiał być tutaj, musiał jakoś no, na tyle wpłynąć na Smitha, że ten no, czuł się zobowiązany jednak dać do niego przepis, co nie było oczywiste w innym przypadku. I ta książka jest po prostu, zdaje się, dostępna online w jakiejś bibliotece cyfrowej całe, tak? Tak. Jest, to jest wydanie jeszcze przedwojenne, tak? Z 1938. Jest tłumaczenie Cantillona po polsku, właśnie ogólne zrozumienie. I z tego traktatu całego, jakby najbardziej znaną częścią, jest właśnie element, który opisuje tak zwany efekt Cantillona, czyli jak piszę w książce, efekt nazwany tak przez Marka Blauna, czyli historyka myśli ekonomicznej. Ta cała nazwa jest dość późna, bo to XX-wieczna. Czym ten efekt Cantillona w tym słowie jest? No właśnie z tym efektem jest trochę kłopot, bo można go na różny sposób definiować. Tam właśnie Mark Blau definiuje w ten sposób jako zróżnicowany wpływ zaszczytu pieniężnego determinowany przez charakter tego zaszczytu. Tak? Tutaj ja postanowiłem ten efekt Cantillona zdefiniować jako efekt dystrybucyjny wynikający z nierównomiernych zmian w podaży pieniądza. Gdzie te nierównomierne zmiany w podaży pieniądza z kolei definiuję jako zmiany w podaży pieniądza, które w różny sposób, zarówno w tym wymiarze ilościowym, jak i w tym wymiarze czasowym dotykają różne podmioty gospodarcze, tak? Czyli chodzi tu o to, że to nie jest tak jak w tym słynnym modelu helikoptera Miltona Friedmana, który sobie przelatuje nad jakimś osiedlem czy miasteczkiem i rzuca pieniądze w taki sposób, że saldo gotówkowe wszystkich osób, saldo gotówkowe się podwajają w tym samym czasie. W rzeczywistości nowy pieniądz wchodzi do gospodarki przez określone kanały. Tak? Część osób otrzymuje pieniądze wcześniej od innych. Tak? Więc tutaj część osób ma, ich saldo gotówkowe są większe, a jeszcze ceny się nie zdążyły zmienić. Tak? Więc ich realny dochód się powiększy, tak? Oni tutaj będą, ponieważ ich saldo gotówkowe się zwiększyły, to też będą zwiększać swoje wydatki i to będzie wpływać na zmiany w strukturze cen, tak? Bo bardziej będą się zmieniać ceny tych dóbr, które będą kupowane przez tych szczęśliwców, tak? Na początku tego schematycznego łańcucha monetarnego. Tak, więc najpierw mamy zmiany w saldach pieniężnych, później mamy zmiany w strukturze wydatków, mamy zmiany w dochodzie, mamy zmiany w strukturze cen. No a z kolei tutaj przedsiębiorcy też będą odpowiadać na zmiany w strukturze cen, więc będzie też zachodzić zmiana w strukturze produkcji. Tak? Więc, ale też inni autorzy, bo te zmiany mogą zachodzić też równocześnie, więc no niektórzy się skupiają na zmianach cenowych. Można sobie zdefiniować, tu chyba nawet czasem też piszę o efekcie dystrybucyjno-cenowym, tak? Pewnie też można efekt dystrybucyjno-cenowy alokacyjny. Jakoś tak to zdefiniować, tak? Więc, czyli jeśli żyjemy w czasach Cantillona i jeszcze cały czas pieniądz jest kursowy, no to pieniądze powstają przez to, że jest metal przekresny wydobywany z ziemi, jest przebijany na monety, tak? I jakby Cantillon mówi, że wtedy niektórzy zyskują, a inni tracą, tak?
Tego oferty zyskiwaliby pracownicy kopalni, tak? Tak. I to jakoś by się dalej przekładało, tak to był ten dystrybucyjny efekt? Czy jak to po kolei byś na przykładzie będzie lepiej wytłumaczył? Tak, no nawet Kantillon tu pisze, tu przytaczam ten obszerny cytat, właśnie mówi o zwiększaniu się ilości pieniędzy znajdujących się w państwie kopalni złota i srebra, tak? Więc na początku właściciele będą i pracownicy tych kopalni będą mieć tutaj, do nich trafi ten nowy pieniądz, tak? Więc oni sobie jako pierwsi zwiększą te wydatki, tak? Więc będą więcej kupować, tu Kantillon pisze, będą w domach swoich spożywać więcej mięsa i wina lub piwa niż przed tym, przyzwyczają się do noszenia lepszych ubrań, cieńszej bielizny i tak dalej, tak? I później sprzedawcy tych dóbr, sprzedawcy mięsa, sprzedawcy tutaj piwa, ich dochody też się zwiększą, więc ich też zwiększą swoje wydatki, tak? A jeszcze jakby koniec końców będzie więcej podstawowanych tych dóbr, na które akurat wydają pieniądze ci właśnie pierwsi użytkownicy nowego pieniądza, tak? To byłby ten efekt alokacyjny. Rozumiem. Znaczy, no masz rację, tak? Że te pierwsze osoby będą w lepszym położeniu, tak? Bo będą mieć, ich salda gotówkowe będą większe, a ceny jeszcze się nie zdążyły zmienić, tak? Natomiast wraz z upływem czasu ceny będą się zmieniać i do niektórych osób te pieniądze trafią już później, tak? Jak część cen się zmieni, tak? Więc ich sytuacja nie będzie aż taka dobra, tak? Czy nawet mogą ucierpieć, to Kantillon zwraca uwagę. On tu z kolei, że część osób ucierpi na tej drożyźnie właśnie, tak? Tu z kolei zwraca uwagę, że ucierpią właściciele ziemscy, tak? Bo ze względu na pewną sztywność niektórych cen, tak? Czy długoterminowe kontrakty, dzierżawy, tak? Więc tutaj część osób ich sytuacja, część osób będzie zyskiwać, tak, na inflacji i część osób będzie na tym tracić, tak? I o ile no właśnie ekonomiści zwracają uwagę tutaj na redystrybucję od wierzycieli do dłużników czy od to ja chciałem pokazać, że ważna jest też ta dystrybucja od ostatnich, powiedzmy, odbiorców tych nowych pieniędzy do pierwszych odbiorców nowych pieniędzy. Tak? Czyli tu Kantillon też zwraca uwagę, że osoby no, niepracujące właśnie w tej branży wydobywczej, czy blisko niej, tak? Czy w sektorach ją obsługujących, oni będą w gorszej sytuacji, gdyż ich dochód pozostanie bez zmian, tak? Natomiast ceny dóbr konsumpcyjnych się zwiększy. Też zauważa, że Kantillon coś tam tworzy na kształt teorii cyklu koniunkturalnego, że jeśli w danym państwie jest dużo tego kruszy zadawane, to w końcu dobra, ten kraj produkowane będą droższe, przestaną się niekonkurencyjne względem zagranicznych i nastąpi wzrost importu, spowodowany, dopóki te przepływy kruszca między krajami się jakoś nie wyrównają, więc tak, byłby wtedy jakiś taki boom po tym, jak oni zaczęli te pieniądze wydawać i kryzys, kiedy pieniądze zaczynają wpływać za granicę i rośnie import. I dużą część tej książki poświęca właśnie cyklowi koniunkturalnemu, chociaż nie w takiej teorii, powiedzmy, handlu zagranicznego, tylko bardziej w tradycji austriackiej teorii cyklu koniunkturalnego. Więc może opowiesz trochę o tym, jak według Ciebie to właśnie spojrzenie przez pryzmat efektu Kantillona tę austriacką teorię może wzbogacić. No ja tutaj po prostu bardziej zdezagregowałem
austriacką teorię kulturalnego, czyli bo Austriacy piszą o tym, że ekspansja kredytowa jest właśnie przyczyną cyklu koniunkturalnego, także banki zwiększają podaż kredytów, to obniża stopę procentową, to prowadzi do tutaj błędnych inwestycji. Tak? Natomiast nie piszą nic o tym, właśnie w jaki sposób ta podaż kredytu jest zwiększana. Czy właściwie nie patrzą, jaki to jest kredyt, tak? Czyli no też trochę miałem wrażenie, to jest bardzo holistyczne podejście, takie zagregowane, tak? Czyli tutaj szkoła świecka patrzy na podaż kredytu ogółem, tak? A przecież banki mogą udzielać różnego rodzaju kredytów, tak? To mogą być kredyty dla przedsiębiorców, ale mogą być także kredyty hipoteczne, kredyty konsumpcyjne, kredyty deweloperskie, tak? I wydaje mi się, że czy banki mogą także, argumentuję, tworzyć depozyty nie tylko poprzez udzielanie kredytów, ale także poprzez kupowanie aktywów, przez kupowanie na przykład obligacji skarbowych. Tak? I wydaje mi się, że to, że warto też warto patrzeć właśnie w taki sposób na to, w jaki sposób podaż pieniądza, podaż kredytu wchodzi, jest wprowadzana do gospodarek. Tak? Na co konkretnie, w jaki sposób konkretnie ono jest wprowadzane do gospodarki. Tak? To może właśnie dajmy jakiś przykład. Właśnie, czym różni się cykl koniunkturalny, w którym jest taki klasyczny hajekowski, misesowski rozpodaży pieniądza przez ekspansję kredytową, która idzie na potrzeby przedsiębiorców, a jak wygląda z kolei cykl koniunkturalny tworzony przez na przykład zakup papierów wartościowych, to będzie obligacji. No właśnie ten klasyczny opis się skupia na kredytach dla przedsiębiorców. A jak sobie popatrzymy na dane, to właściwie to już nie jest prawdą, tak? To mogło być prawdą w czasach Hayeka, kiedy on o tym pisał, ale obecnie kredyty nie są przeznaczane na cele, no nie są udzielane głównie przedsiębiorcom, tak? Tutaj na zwiększanie zdolności wytwórczych, tylko dominującym tutaj składnikiem czy typem kredytu są kredyty hipoteczne. Czyli można powiedzieć, że teraz dominującym motywem jest wygładzanie konsumpcji w czasie, tak? Albo tu niektórzy mówią cele spekulacyjne, to znaczy zakup nieruchomości z myślą o późniejszej odsprzedaży, tak, w przyszłości, zysku. Więc tutaj takie kredyty hipoteczne, udzielanie kredytów hipotecznych będzie prowadzić do innych efektów. Pewnie najistotniejszy jest taki, że tutaj to prowadzi do powstania takiego dynamizmu długu wśród gospodarstw domowych, tak? Bo tutaj kredyt hipoteczny to jest zazwyczaj istotny element zobowiązań dla gospodarstw domowych. I myślę, że to, co obserwujemy obecnie, to znaczy takie wolne ożywienie gospodarcze, wolny tempo wzrostu gospodarczego w Stanach Zjednoczonych, jedno z wolniejszych właściwie po II wojnie światowej, może wynikać właśnie z tego nawisu długu, tak? Czyli że wcześniej były udzielane kredyty hipoteczne dla gospodarstw domowych i one wciąż są w znaczny sposób zadłużone. Tak? A z kolei, tutaj jak tu pytałeś, obligacje skarbowe, jakby wprowadzanie pieniędzy tutaj przez taki kanał będzie wspierać oczywiście sektor publiczny, sektor rządowy, tak? Więc to może prowadzić do efektów wypychania. Tak? To może jeszcze wytłumaczyć, w jaki sposób właśnie kupowanie obligacji przez banki też miałby wywołać cykl neutralny, Tutaj pewnie
Kluczem byłoby zrozumienie, że rynek kredytowy tak, to nie ogranicza się tylko do kredytów przyjmowanych przez banki, tak, ale to jest coś szerszego i obejmuje też rynek tak naprawdę aktywów, tak, czy rynek akcji, rynek obligacji, tak, więc podobnie, więc jeśli tutaj będą nabywane obligacje, no to ich ceny będą rosły, czyli ich rentowności będą spadały, bo tutaj istnieje taka odwrotna zależność. No więc jak ceny też obligacji będą rosły, to inne aktywa będą stawały się względnie atrakcyjniejsze dla inwestorów, więc tak stopniowo, tutaj zgodnie z tym efektem, no, on się nazywa efekt bilansowania, zdaje się, portfela inwestycyjnego, tak stopniowo tutaj inwestorzy będą nabywać kolejne aktywa, tak te efekty będą się przenosić z jednego rynku aktywów na kolejny, tak więc stopy procentowe spadną w całej gospodarce, co uruchomi ten klasyczny austriacki cykl. To może jeszcze tak, bo teraz wiele banków centralnych właśnie masowo kupuje aktywy, to tutaj nie przez banki komercyjne, tylko właśnie bezpośrednio przez banki centralne się dzieje. Fed przestał jakiś czas temu tak teraz kupować, to Europejski Bank Centralny dalej te aktywa skupuje. Jakby do jakiego rodzaju efektu to może prowadzić? To znaczy luzowanie ilościowe, tak, tutaj no tak naprawdę wymienia się trzy takie efekty, tak, czyli ten efekt fiskalny, efekt majątkowy i efekt walutowy, tak, czyli nabywanie obligacji skarbowych będzie no zwiększa popyt na obligacje skarbowe, co umożliwia rządom tutaj na tańsze finansowanie się, tak, finansowanie swoich wydatków, więc to pewnie jest pierwszy taki efekt. Tu jeszcze dochodzi ta kwestia, że później zyski, powiedzmy, czy te płatności odsetkowe niejako wracają do rządu, tak, w postaci zysku banku centralnego, który zawsze na koniec roku przekazywany do Skarbu Państwa, tak? Więc mamy taki efekt fiskalny, mamy też efekt walutowy, to znaczy banki centralne kupując różne papiery wartościowe zwiększają ten podaż płynnych rezerw banków komercyjnych i banki komercyjne mogą kupować dzięki temu tutaj zagraniczne aktywa, tak, co osłabia krajową walutę. To jest taki efekt, który ma wspierać eksporterów. No i jest ten efekt majątkowy, że kupowanie aktywów będzie prowadzić do wzrostu cen tychże aktywów, tak, co sprawi, że tutaj gospodarstwa domowe będą się czuć zamożniejsze i będą zwiększać swoje wydatki. Tak więc przy czym no właśnie banki centralne trochę one liczą na ten efekt bogactwa, tylko zapominają właśnie trochę o efekcie Cantillonu, tak, że część osób powiedzmy ich będzie zyskiwać na właśnie na wzroście cen aktywów, tak, ale część osób, do których te nowe pieniądze cofają później albo w ogóle, tak, ich sytuacja się pogorszy i nawet nie będzie w stanie nabyć tychże aktywów, tak, więc myślę, że to jest kolejna kwestia, gdzie ten efekt Cantillona pokazuje tutaj pewne ograniczenia polityki pieniężnej.
To może jeszcze powiedzmy kolejny wątku, bo związany z tymi obligacjami, o których mówiliśmy, twierdzi, że generalnie sama emisja długu publicznego we współczesnym systemie finansowym jest proinflacyjna. Że istnieje jakiś szczególny związek między emisją długu publicznego a kreacją pieniądza, chociaż tak w Polsce mamy na przykład ten zakaz pokrywania deficytu budżetowego z Narodowego Banku Polskiego. Mógłbyś wyjaśnić, dlaczego taką tezę stawiasz? Mm-hmm. To znaczy, no oczywiście to jest, istnieje taki zakaz, tak, czyli zakaz takiej bezpośredniej monetyzacji, tak, tylko to no zachodzi w sposób pośredni, tak, no bo te obligacje są nabywane przez banki komercyjne, a później bank centralny je nabywa od banków komercyjnych, tak? Więc po prostu jest dodany taki no pośredni, tak? ale w tym obecnym systemie monetarnym właśnie emisja długu, tak, ten element jest inflacjogenny, czyli to nie jest czysta emisja długu, taka jaka byłaby bez bankowości centralnej, czy bez systemów rezerw cząstkowych, gdzie po prostu następowałby transfer siły nabywczej tutaj od podatników do rządu, tylko właśnie to prowadzi jednak do wzrostu podaży pieniądza. I mówi, że efekt Kantiana pozwala też zrozumieć właśnie, dlaczego rządy wolą finansować się długiem, a nie podatkami. W pewnym sensie tak, no bo podatki tutaj i wzrost podaży pieniądza, tak, może wspiera dłużników, tak, a rząd jest jednym z największych dłużników gospodarstw, tak, może obniżyć stopę procentową i stworzyć takie wrażenie ogólnego boomu gospodarczego, czy może też czy też negatywne skutki, to też jest dosyć istotne, tak, na negatywne skutki właśnie inflacji monetarnej są odroczone w czasie, tak. Tutaj widać trochę mam wrażenie, że może istnieć taka analogia do mitu zbitej szyby, tak, że widzimy tutaj widzimy tych pierwszych odbiorców nowych pieniędzy, tak, że ich sytuacja się poprawiła dzięki inflacji. Natomiast no, nie widzimy, że część osób nie mogła zrealizować swojego popytu ze względu na wzrost cen. Tak, więc, natomiast w przypadku podatków ta nieprzyjemna część jest na samym początku, bo nikt nie lubi podatków, jest trudny proces legislacyjny. Poza tym stopa procentowa może właściwie wzrosnąć w wyniku opodatkowania, więc no wydaje mi się, że dużo, że rządy będą nagle preferować inflację monetarną nad podatki, tak? Też ze względu na bardziej redystrybucyjny charakter inflacji, tak? Właśnie ze względu tutaj na ten na Kantiana, na pewną redystrybucję dochodu, tak? Podatki oczywiście też zachodzi jakaś redystrybucja, tak? Ale być może nie aż taka i nie. A jeśli nawet to nas bardziej widoczne, czy bardziej zrozumiałe dla gospodarstw domowych, dla podatników. Tak? Natomiast skutki inflacji są, no nie są tak zrozumiałe i
i trudno je przypisać właściwie tutaj rządowi, bo to jest odpowiedź, właściwie odpowiedź systemu cen czy mechanizmu cenowego tutaj na zmiany w podaży pieniądza. Wydaje mi się, że z tych powodów właśnie rządy mogą uciekać się czasem do inflacji, nawet do podatku. Jedną z ważniejszych różnic, jakie zaszły w systemie pieniężnym od czasów Cantillona, jest to, że nie mamy jednej wspólnej waluty w całym cywilizowanym świecie, złota, tylko mamy całą mozaikę walut dekretowych, narodowych. No ale też jakoś dziwnie są powiązane, tak? Bo mamy niby Narodowy Bank Polski, który jednak z kolei kupuje regularnie dewizy wydawane w dolarach, w euro, czy w franku szwajcarskim, w koronie norweskiej, czy tam jeszcze. Jakby, czy jak w tym przypadku powinna wyglądać analiza wzrostu podaży pieniądza właśnie takich walut rezerwowych, jako na przykład jest ten dolar amerykański, taki jak jest efekt Cantillona wzrostu dolara dzisiaj? No, o tym piszę trochę w dziewiątym rozdziale, on jest właśnie poświęcony międzynarodowemu efektowi Cantillona. I wydaje mi się, że ten aspekt też dosyć ważny, trochę pomijany też przez szkołę austriacką, tak? Bo ten tradycyjna teoria cyklu koniunkturalnego dotyczy gospodarki zamkniętej. Tak? Więc no, wydaje mi się, że to też może być jakaś wartość dodana, tak? zwłaszcza obecnie, gdzie tak naprawdę jest. Może z wyjątkiem Korei Północnej, tak, mamy jedną globalną tutaj strukturę produkcji, tak, więc gospodarze pieniądza zachodzący zwłaszcza w takim poważnym czy znaczącym centrum finansowym jak Stany Zjednoczone, no wydaje mi się, że to będzie prowadzić do istotnych zmian na całej tej globalnej strukturze produkcji i na całym świecie. Tak? Ja tutaj piszę o właśnie kilku takich kanałach, o kanale handlowym, czy właśnie tym kanale globalnej struktury produkcji, gdzie po prostu wzrost podaży pieniądza w Stanach Zjednoczonych będzie różnie oddziaływał na różne kraje, bo różne kraje specjalizują się tutaj w produkcji innych dóbr, więc ten kanał handlowy będzie inaczej tutaj wpływał, ale też to wydaje mi się dosyć ważny kanał stopy procentowej, czy kanał premii za ryzyko, tak? Gdzie na przykład luźna polityka amerykańskiego banku centralnego i utrzymywanie stóp procentowych na niskim poziomie, no będzie prowadzić do arbitrażu, będzie skłaniać inwestorów do inwestowania tutaj w krajach o wyższej stopie procentowej, tak? Więc ten kapitał będzie napływał do innych państw i to wydaje mi się, czy inwestorzy będą tak w obliczu tych niskich stóp procentowych też będą skłonni podjąć, czy będą poszukiwać ryzyka, tak? Aby uzyskać choć odrobinę wyższe oprocentowanie, tak? Więc to wydaje mi się może czasem zagrażać stabilności makroekonomicznej czy stabilności finansowej, tak? Przez zwiększanie ryzyka. To trochę było widać tutaj właśnie przed kryzysem finansowym, tak, gdzie tutaj luźna polityka Europejskiego Banku Centralnego z kolei tak skłaniała do inwestycji tutaj w Europie Środkowej, w Europie Środkowo-Wschodniej i tam kapitał napływał, tak, co się przyczyniło później do poważnych problemów, czy to na
na nic nie było, jest on, tak, czy ktoś tylko zreferuje, z referuje. To może mają Państwo jakieś pytania? Ja jeszcze oczywiście mam wiele pytań przygotowanych, ale nie chcę tak do końca monopolizować dzisiaj czasu, więc być może ktoś z Państwa jakiś aspekt efektu kandydata chciałby się zapytać. Nie zastanawiam się, taka kwestia. Obecnie sytuacja, tak jak mam do czynienia z bardzo dużą akceptacją pieniężną i właśnie wprowadzenie tych pieniędzy do rynku, ale jednocześnie nie ma tego efektu inflacyjnego. Jest pytanie, jak może być tego przyczyna? To jest bardzo dobre pytanie, tak? Właśnie wiele osób się zastanawia nad tym. No jak to jest, tak? Banki centralne pompują pieniądze, czy drukują pieniądze, a nie ma inflacji, tak? I tutaj ważne jest, by sobie uświadomić, tak, że banki centralne nie drukują gotówki, tak? Tylko zwiększają podaż płynnych rezerw banków komercyjnych utrzymywanych w banku centralnym. I cały, że tak powiem, myk polega na tym, że jest to bardzo specyficzny środek pieniężny, tak? Bo jest to środek pieniężny używany do rozliczeń między bankami komercyjnymi czy do rozliczeń między bankami komercyjnymi a bankiem centralnym, tak? On nie jest przeznaczany na zakup dóbr i usług, tak? Więc nie może jakby siłą rzeczy wygenerować inflacji, tak? Czy przyczynić się do wzrostu, przynajmniej w taki bezpośredni sposób, tak? Do wzrostu cen. Tak więc, co zresztą też właśnie pokazuje, że warto analizować dokładnie, w jaki sposób wzrasta podaż pieniądza, tak? Czy bardziej zdezagregowany sposób analizować, tak? Bo oczywiście widać wzrost, tak, bazy monetarnej, tylko właśnie ze względu na ten wzrost rezerw, tak? Ale konsumenci nie mają kont jakby w banku centralnym i nie mogą przeznaczać tych rezerw na zakup dóbr i usług, więc wydaje mi się, że to jest główna przyczyna, dlaczego luzowanie ilościowe nie spowodowało inflacji. Czy mają Państwo może jeszcze jakieś inne pytania? Tak? Czy banki centralne swoją polityką pieniężną tak naprawdę nie zniekształcają obraz giełdy? To znaczy wpływ, powiedzmy, programu QE, czy ostatnio bank centralny Japonii, który nabywa tak naprawdę ETF-y giełdowe, czy to nie jest zniekształcanie, tak, obrazu rynków dla potencjalnego inwestora? To też bardzo dobre pytanie. Na pewno tutaj właśnie jest pewne zniekształcenie z rynku, tak? Zwłaszcza chyba w przypadku banku Japonii, tak? Bo amerykański bank centralny się jednak ogranicza, powiedzmy, do obligacji skarbowych, obligacji hipotecznych, tak? Natomiast bank Japonii już tak bardziej liberalnie podchodzi do tego i kupuje także ETF-y, więc... Ale to chyba Ty, Mateuszu, coś pisałeś na ten temat więcej, tak? Czy też tylko na krótką blogową nutkę, a to chyba też bank szwajcarski już sporo akcji Apple'a ma, czy... A tak. Właśnie, więc bank. Jest jakaś politycznej kontroli tych spółek, na razie to niewielka. Nie ma też pakietów kontrolnych. Tak. Możliwości są nieograniczone z celi finansowania, więc ryzyko zawsze takie istnieje. Tak, ale niektórzy mówią, że właśnie Europejski Bank Centralny też będzie się wycofywał niebawem z luzowania ilościowego, bo już mu brakuje obligacji do nabywania. Są takie głosy. Więc na pewno to zaburza proces wyceny, tak, aktywów. I tutaj niektórzy tak zwracają uwagę, że
obecne notowania czy kursy akcji. W kontrfaktycznej sytuacji tutaj bez ingerencji banków centralnych mogłyby być niższe. Nie wiem, czy tutaj odpowiedziałem jakoś na pana pytanie. No na pewno to jest znaczne odejście od takich standardowych operacji otwartego rynku, tak? gdzie banki centralne już kupują no nie tylko obligacje skarbowe, ale także obligacje czy hipoteczne, czy Europejski Bank Centralny obligacje korporacyjne, zdaje się, kupuje, tak? Tutaj japoński bank ETF-y, szwajcarski akcje spółek. To może też ten wątek ruszasz, jakby kto na tym zyskuje, kto na tym traci, czy to ma związek z poważnym debatem o nierównościach, jako na przykład książka Tomasa Piketty'ego wywołała, twierdzi, że to ma związek. Zdefiniowałem ten efekt, tak jak już wspominałem, jako efekt dystrybucyjny czy dystrybucyjno-cenowy, więc jest ten aspekt dystrybucji dochodów, tak? Więc tutaj też jeden rozdział poświęcam właśnie na temat związku między efektami Cantillona a nierównościami dochodowo-majątkowymi, tak? I argumentuję, że obecne tak, no bo w latach 80. w OECD widać jednak pewien wzrost tychże nierówności. I tutaj okazuje, że on może wynikać właśnie ze zmian w podaży pieniądza. Tak? Czy widać dosyć istotną, wydaje mi się, korelację między bankami spekulacyjnymi, czy bankami na rynkach aktywów, które wynikają tutaj i jak argumentuje z tych zmian w podaży pieniądza, a właśnie nierównościami, tak? Że te nierówności rosły zarówno w takich inflacyjnych latach 20. w Stanach Zjednoczonych, jak i tutaj ostatnio przed kryzysem. Natomiast kiedy ta bańka na rynkach aktywów pęka, wtedy te nierówności maleją. Tak? I tutaj jedną z przyczyn może być to właśnie, że jest inna struktura aktywów. Różni ludzie mają różne aktywa i okazuje się, że tutaj osoby najbogatsze, one mają dużo więcej aktywów, których cena wzrośnie wraz z inflacją, tak? Czy mają więcej na przykład akcji, tak? A te akcje są więc oni będą zyskiwać, powiedzmy, na wzroście podaży pieniądza, tak? Czy inna przyczyna może być właśnie redystrybucja od tych ostatnich odbiorców nowych pieniędzy do wczesnych odbiorców? A w obecnym systemie monetarnym, tak, tym relatywnie pierwszym odbiorcem jest sektor finansowy, tak? I też jak popatrzymy sobie na dane, na stosunek kapitalizacji giełdy do PKB, to też widzimy w ostatnich latach wzrost tutaj. Czyli argumentuję, że ten wzrost nierówności niekoniecznie musi wynikać z jakiejś zawodności rynku, tylko tutaj ze zbyt luźnej polityki monetarnej. Tak więc to byłby jakiś taki dodatkowy argument przeciwko takiej ekspansywnej polityce monetarnej, no zwłaszcza, że ona nie ma już żadnej legitymizacji do redystrybucji dochodów w przeciwieństwie do polityki fiskalnej, no, która jakoś próbuje uzasadniać taką redystrybucję dochodów. To może w takim razie po ostatnim zdaniu, że to na tej wzroście podaży pieniądza w Polsce zyskuje, jak w Polsce pieniądze. No w Polsce tutaj jakoś tak bardzo nie przypracowałem się temu, więc między innymi ze względu na dostępność danych.
No to myślę, że to będzie w miarę uniwersalny tak, schemat, czyli że sektor publiczny, sektor finansowy, te sektory będą zyskiwać tak, względem innych sektorów. Czy pewnie też sektor budowlany tak, może zyskiwać, jeśli te powiedzmy nowe pieniądze wprowadzane do gospodarki będą wydawane na inwestycje infrastrukturalne i jak powiedzmy tutaj przed euro. Ale też warto powiedzieć, że chyba na tle innych państw czy innych banków centralnych tutaj czy innych banków komercyjnych ta ekspansja kredytowa w Polsce jest czy była relatywnie konserwatywna, tak? Niektórzy zwracają uwagę, że to dzięki temu zawdzięczamy odporność Polski na wstrząsy, tak? I że Polska nie doświadczyła żadnego kryzysu walutowego, bankowego, kryzys 2008 roku, tak? Nie wygna Polski, tak? Bo ta ekspansja kredytowa była jednak bardziej konserwatywna niż w innych krajach, niż w Estonii, na Litwie, Łotwie. Tak? Ale też to jest tak, że kredyty hipoteczne są w Polsce ważne i one są jakby bardzo skoncentrowane w kilku miastach. Tak, jakoś, nie wiem, właśnie kilka miast przez to, że tam pieniądze wpływają, wysysają tych wszystkich ludzi z prowincji, bo mogą jeszcze płace oferować. Także taki efekt też po części istnieje, tak to teraz myślę. A to... Tak może być, tak? To byłoby ciekawe do zbadania, tak? I to mógłby być dobry temat na jakąś pracę licencjacką czy magisterską, tak? Aby napisać, aby odnieść może trochę efekt Antigona do rynku polskiego czy do Polski, tak? Tutaj się nie zgłębiałem specjalnie w to, jak to wygląda. Struktura aktywów polskich banków komercyjnych. No chyba krytyk, ale to chyba ciągle. No hipotecznie. Całość polskich pieniądze. Ale no chyba aż tak jeszcze w kilka miast 80% wartości tych kredytów. Ale też jeszcze wspominałeś w książce, że w Polsce dziwną formą wzrost podaży pieniądza jest na tych środków. Unijny, tak. Rzeczywiście. Nie wiem, czy w książce chyba jest. Gdzieś jest, na pewno. Na pewno jest w rozprawie, tak, że właśnie jeden z głównych determinant tutaj wzrostu podaży pieniądza, tak, w Polsce był właśnie napływ środków unijnych, tak, które to później są wymieniane przez Narodowy Bank Polski, tak, te środki w euro na złoto polskie. Ale już od je wydaje się pieniądze do banku. Do banku, tak. Tutaj pan mówi. Jak osoby zagrożone tym, żeby że są wśród tych właśnie nie w sektorze finansowym, nie w sektorze publicznym, tylko wśród tych, którzy postaci w kolejce. Tak. Jak mogą się bronić przed tym efektem? Czy odchodzić od, znaczy unikać, o ile to możliwe, po prostu rozliczeń w tych państwowych walutach, czy co innego? No to jest dobre pytanie, tak, czy można je uogólnić, tak jak co to się bronić przed inflacją, tak, czy przed skutkami inflacji, tak. To pewnie najlepszym rozwiązaniem, tak, byłoby zakup aktywów, których wartość rośnie wraz z inflacją, tak. Dzięki temu można się zabezpieczyć przed negatywnymi skutkami.
Jakie to będą nazywa, to już zresztą nie chcę tutaj mówić. Jak niektórzy uważają, że złoto dobrze wziąć przed inflacją i nie kupowali akcje. Myślę, że to byłoby odpowiedź na to pytanie. Jeśli nie ma pytań, to ja pozwolę sobie zakończyć naszą rozmowę. Książkę będzie można nabyć po spotkaniu, co Państwu bardzo rekomenduję. Arek, jeśli tylko mieli Państwo styczność z jego publikacjami w KPNCS.pl, jest bardzo systematycznym myślicielem i pisarzem, w związku z czym tematy potrafi rozgryźć do bardzo drobnych szczegółów i w tej książce, i w artykułach, nie tylko przy argumentacji spotkałem Państwu po pierwsze, po drugie i po trzecie, ale też nawet po siódme i po ósme, co się rzadko zdarza. Całość wywodu jest bardzo czytelna. Jest jakiś naturalny talent do klasyfikacji i typologii tutaj bardzo fajnie jest zaprezentowany, więc bardzo Państwa zachęcam do zakupu lektury tej książki, która nie jest długa i można ją spokojnie w kilka godzin przeczytać. Jest to książka naukowa, ale wszystkie terminy są systematycznie wyjaśniane, więc najbardziej można ją przeczytać. 189 są. A doktorat miał ponad 400. Dokonałem znacznych cięć. A to są tyle ciekawe, także książka jest dwa razy cieńsza, powiedzmy doktoratu, a jeszcze dodałem aneks o Cantillonie. Także to jest na pewno dużo lepiej się czyta. I na pewno i wydaje mi się, że swoje myśli wyraziłem też lepiej niż tak jak tutaj Państwu dzisiaj to słownie starałem się przekazać, tak więc na gorąco zachęcam. Tak? Z drugiej strony masz już wydanie drugie rozszerzone gotowe, tak? Gotowe, tak. Książkę będzie można tak w promocyjnej cenie 30 zł na